Organizacje pozarządowe mogą jak co roku korzystać ze wsparcia Centrum Opus, głównie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Szczególnie ważna jest pomoc dla osób, które chcą założyć nową organizację pozarządową. W tym roku też planujemy działania wspierające rozwój tzw. szeroko rozumianej ekonomii społecznej, czyli wspieranie organizacji, tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych i w tym obszarze będzie możliwość w drugim kwartale ubiegania się o środki na utworzenie miejsca pracy w organizacji pozarządowej. Są to działania, które będziemy prowadzić we współpracy z tak zwanymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Organizacje chętnie korzystają z pomocy dotyczącej pozyskiwania pieniędzy, zwłaszcza że środków finansowych jest coraz więcej. My sami jako Centrum Opus zapraszamy już od 20 lutego organizacje pozarządowe z Kutna do składania projektów na tak zwane mikrodziałania. To są dotacje do 20 tysięcy złotych, przepraszam, do 5 tysięcy złotych na takie oddolne inicjatywy, które mogą realizować zarówno grupy nieformalne, jak i też nowo powstające organizacje pozarządowe. Tutaj nabór będzie pomiędzy 20 lutym a 18 marca. Odbywać się będą spotkania informacyjne w ramach programu Grant na lepszy start. By zmieniać lokalne otoczenie, nie trzeba zakładać od razu organizacji. Wystarczy grupa nieformalna od 3 do 5 osób i poszukanie partnerskiej organizacji, która będzie projekt obsługiwać. Zachęcamy każdego, kto ma fajny pomysł na realizację przedsięwzięć tutaj na terenie miasta, do tego, żeby takie pomysły przygotowywać i szukać też partnerów w organizacjach pozarządowych, z którymi mogliby złożyć wspólnie to przedsięwzięcie. W tym roku nie będzie żadnego takiego limitu, który mówiłby, że jedna organizacja może obsłużyć jedną grupę. Tu dajemy możliwość obsługiwania kilku grup przez organizacje pozarządowe. Zależy nam na tym, żeby właśnie uaktywnić obywateli, szczególnie, że w Kutnie akurat w kontekście i budżetu obywatelskiego tych nowych grup obywatelskich pojawia się coraz więcej. Grupa nieformalna może pozyskać do 5 tysięcy złotych, ale korzyść dla miasta jest o wiele większa. Mieszkańcy aktywnie włączają się w polepszanie wizerunku miasta, w którym żyją.